Ty siedzisz sam wśród czterech ścian i smutek cię doskwiera. Posłuchaj wnet powieści tej, a spełnisz swe marzenie. Zapraszam cię, by przynieść się w świat baśni Andersena. Witajcie, jestem baśni pisarzy, księgi dziecięcych marzeń. Chcecie poznać baśń, moi drodzy, więc posłuchajcie i nie rozmawiajcie wśród najsmutniejszych bajek świat, tych, które wszyscy dobrze znamy. Jest baśń, w której można płakać dziewczynce za bałkami. Kiedyś gwiazdyczny mroczny wieczór, radość ludzi tytułały do świtania, po śniegu boso dziewczynka szła, niosła zapałkę do sprzedania. Zapałki przydają. Czy nikt nie potrzebuje?
trzeba, żeby przyjąć gościa. Okiem mówić. Na naszą ulicę tu blisko siedzi jeden dziewczynki, sprzedaje zapałki. Mimali też chciał je sprzedać, ale śmiałaś mu. Jak mogłyście tak postąpić? Idźcie po nim i przyprowadźcie do nas. Na pewno jest nas niewygodna. Dobrze, mamo. Przyszliśmy, żeby zaprosić cię na kolację do naszego domu. Pomogę ci. Na pewno zmarzły ci nogi, ale jesteś lodowata. Chodźcie szybko do domu.